Radni podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta Kielce na 2016 rok oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2040. Wyrazili zgodę na zwiększenie planu wydatków bieżących na promocję poprzez sport. Tym samym klub Vive Tauron Kielce otrzymał 2 miliony złotych z budżetu miasta, które mają zapewnić klubowi otrzymanie licencji na start w przyszłym sezonie. W obradach uczestniczyło 19 radnych. Wszyscy opowiedzieli się za przyjęcie projektu. Prośbę o wsparcie wystosował do władz miasta prezes klubu Bertus Servas. Bardzo dziękuję radnej, panie prezydencie, oczywiście za stawienie tym wniosek i bardzo dziękuję i bardzo życzę, żeby to jednogłośny mówi werdykt. Nie denerwowałyśmy na tyle nie to, bo zawsze na życie, żeby mieć plan B, ale cieszę się, czy plan A jest wykonany, dla nas był plan A najłatwiejszy. Środki przeznaczone na wsparcie klubu pochodzą m.in. z opłat na tablice i dowody rejestracyjne, ze zwrotu podatku VAT od zakupionej nieruchomości przy ulicy Olszewskiego oraz ze zmniejszenia wydatków bieżących na zimowe utrzymanie dróg. Przypomnijmy, że w ostatni weekend maja piłkarze ręczni Vive Tauron Kielce jako pierwszy polski zespół w historii sięgnęli po Puchar Ligi Mistrzów, czyli najbardziej prestiżowe i najważniejsze klubowe trofeum na świecie.